Cześć Manko na życzenie jednego z widzów, który... Alive. Jestem bestiozem. Cześć Siemanko, na życzenie jednego z widzów, który wrzucił mi w komentarzu y, pomysł, żeby nagrać 100 najlepszych wsadów ze szkoły średniej. No to na twoje życzenie oczywiście nagrywamy materiał i dziwię się, że go nie ma jeszcze na kanale. No wiadomo, wiek szkoły średniej to taki wiek, kiedy można po prostu skakać dzień w dzień latać nad obręczą i nic się nie dzieje. No może oczywiście nie w Polsce przesadzam z tym lataniem nad obręczą. No bo wiadomo, jesteśmy jacy jesteśmy, białe chłopoczki. Które mają małe siusiaczki. A tak serio? No to zapraszam Was do oglądania. Zostawcie komentarz, która paka zrobiła na Was największe wrażenie. A jeśli chcecie skakać jak chłopaki tutaj z filmu, no to zapraszam na chaczbę.pl i chętnie Wam pomogę ze skakaniem wyżej. O ile Wam oczywiście odpiszę, i obsłużę Wasze zamówienie, zrobione na sklepie. A teraz już sobie tutaj odpalamy i zaczynamy. Nie wiem, co to był za gość. To na razie jest intro w ogóle, a już widzimy tutaj jakieś totalne kasacje. Ja śmiem twierdzić, że często te kasacje w szkołach średnich wyglądają lepiej niż wiele z NBA. Hansel Emanuel, tak dziwnie się to czyta. Nagrywałem o tym filmie już nieraz. Materiały u mnie na kanale Gość nie ma ręki. To, co Goś bez ręki robi, broni. O ile chujowym zawodnikiem jest, o tyle w szoku jestem, że naprawdę wsadził. W trakcie meczu pod nogą, nie do pomyślenia w ogóle dla mnie. Zion Williamson, no jego Tomahawki, te jedną ręką, jedna noga, przypominają mi strasznie młodego Lebrona. Idziemy dalej, Prince Aligbe, kto go tak nazwał? Co, o co tu chodzi? Prince, dobrze, nie Prince Polo, chociaż Prince Polo lubię ogólnie wafelki, więc nie byłoby tutaj większego problemu. Ten się osrał, dobra, Tre Jones, kto to jest? Okej, okay, nice, tu obrońca się troszkę spóźnił, Nico Manion, sam na sam, uuu. uuu, nic piękniejszego, rudy biały gość kasuje ciemnego gościa, lepiej nie może być, no a za chwilę ciemny gość kasuje białego gościa i robi taniec nad nim. Ok. JD Davidson sam sobie odbił tutaj od tablicy, U, to jakiś rosły chłop, bardzo duży zasięg. Denis Smith Jr. tego gościa każdy zna, w ogóle to jest, to jest potwór. W, pomimo swoich gabarytów, no naprawdę, pod 120 cm pewnie potrafił skakać. Emoni Bates, biureczka. No dużo tutaj takich posterów jest. W ogóle nic mi nie mówią te imiona, nazwiska. To chyba Tatum jest po prostu. Tak mi się wydaje. I ma iPhone'a jakiegoś starego, więc to kupę lat temu nagrywane. Ładnie się tutaj spiął. Jedna noga i jedna ręka kolanem w klatę. Idziemy dalej. Landon Kirkwood. Pięknie. Można powiedzieć, że prawie sobie zrobił postera od tablicy nad kimś, no i oczywiście reakcje reakcje są troszkę inne jeśli chodzi o publikę w Polsce, a w Stanach no tam jest inna całkowicie kultura koszykarska, no widać co się dzieje, Jima Gadfech kurwa i tak jak szybko było słychać o tym gościu tak szybko gość zniknął wsadził pod dwoma nogami w trakcie meczu pewnie nawet gdzieś tutaj będzie, no i chłopa już nie ma, miał być gdzieś tam kiedyś w drafcie NBA i nie wiadomo co się dzieje Broni, no niestety twoimi highlightami nie będziesz grał w NBA. Markele Fultz posterem kolejnym, jedna ręka, ładnie, ładnie. Ok, zobaczymy czy zaskoczy nas tu jeszcze jakiś mu... Ale się wspiął, ale się wspiął, Trevon Duval. Wal. no strasznie go tak zmasakrował tą ręką po cycach, czy tam po szyi. No, wszyscy w szoku, ten Saż jajka poprawił i Jaden Bradley. No ładnie, ładnie, ale szczerze już widzieliśmy od początku filmu chyba 30 bardzo podobnych takich Tomahawków jedną ręką. I niesamowite jest to, jak oni specjalnie czekają na obrońcę, żeby był end one, czyli jeszcze osobisty. Mikey Williams, no wiele osób mnie tu prosiło, żeby jego wsady yy, ocenić. Ja na dnie, kto to jest? Pojawił się na paru gdzieś tam mixtape'ach, często na niższych koszach, robił jakieś dunk sesje. No ale może kiedyś, jak zasłuży, to się pojawi u mnie na kanale, ale na razie nie. AJ Scroggins. Mm. Nazwa trochę jak jakaś postać do zabicia w Quake'u dwójce. Mhm. Jeden z wielu. Skylar Mace. Poster jedną ręką. Yy, oczywiście jedna noga. I Hansel and Manuel. Ja nie wiem, jak on tą piłkę kontroluje. Nie mam totalnie bladego pojęcia. Rozumiem, jak sobie można jeszcze przytrzymać drugą ręką i jakoś coś robić z tą, ale on robi the win, on robi 360, ki skupy, no przechuj po prostu. Również. Ale patrzcie, jak to fajnie pokazuje ten mixtape, Czy mm, po prostu z jednej nogi się łatwiej skacze w młodym wieku. Prościej po prostu. Każdy ma jakoś łatwiej opanowany ten dwutakt od samego początku. Tu nie widać tego, bo same wielkie chłopy, a pewnie chłop ma ze 20 wzrostu. Trey Parker. <laughs> ah, ten to w ogóle jest strasznym świrem. I to, jakie on naprawdę paki potrafi robić i jaki ma styl, to w ogóle wsady meczowe tego chyba nie odzwierciedlają. Nie, chociaż miał kilka przejebanych paczek meczowych. Chance Michels. Dada. Dada, to była taka firma. Dada. Dada Supreme były buty. No, było coś takiego. Przez chwilę robione... Z koszykówką. I to nie było coś związane z Seanem Marionem? Nie wiem, możecie mnie poprawić, ale coś mi się dada kojarzy. Z czymś takim? Że była taka firma i coś mi się z Seanem Marionem kojarzy. Tyran Stokes. Stokes. Stoek No dobra, idziemy dalej. Jalen Green. No ten, wiadomo, teraz w NBA yy, napierdziela te paczki. Nie, no kurwa, pięknie tu zajebał. Jedna z lepszych pak na razie. Straszny gwóźdź i strasznie szybko i eksplozywnie to wygląda. Wygląda. A nie. Wygląda właśnie łatwo tutaj zobaczyć yy, i odseparować tych, którzy skaczą fajnie, a ci, którzy są naprawdę w kurwę eksplozywni. No tak jak właśnie wcześniej Jalen poszedł, to trwało sekundę. Idziemy dalej. Zaire Smith. Najlepsze jest to, że on, on wcale nie wygląda tu jakoś wysoko. Numer 15 zresztą zobowiązuje. James Brown. Okej, okay, no a tu nie poszedł jakoś wysoko. Chyba po jajcach dostał. Kuminga, no to tego gościa raczej każdy kojarzy. 0, wtedy jeszcze 0 na koncie, a teraz pewnie by trzeba było z, z dwójkę dodać. To by było z 20 milionów na koncie. Tyler Terry, chłopie, co to za mina? Mina jak jakaś, jakiś mem z TikToka. Idziemy dalej. Jalen LeQ, Malachi Wideman. Wideman, Uuu, z daleka poleciał. No, widać, że to było zatrumny. Odległość się zgadza. Kto to? Lebron? Lebron. No i jest, Gatfech. Ja pierdolę, no. Gatfech to jakiś kosmita po prostu był, bo zniknął. No właśnie o to chodzi. Nie samymi highlightami człowiek gra. Ja zawsze się śmieję z tego, jak mi ktoś pisze, z takich młodych dzieciaczków oczywiście, yy, czemu nie gram w NBA, albo czemu nie gram w pierwszej lidze bo ja tylko skakałem i to nie skakałem jakoś najlepiej na świecie no i niestety, żeby to skakanie determinowało ja pierdolę, 3-6 pod nogą w trakcie meczu no patrzcie, no goście w szkołach średnich odpierdalają paki, które są top pakami na obecnych dalej konkursach wsadów, 3-6 pod nogą no 3-6 pod nogą na takiej fibie to, to jest dalej 9-10 w zależności wów Jaki dziwny Learic Davis, jaki dziwny Windmill, taki jak... Ale obszerny. Od lewej strony już go kręcił. Po lewej stronie ciała miało i potem prawo. Oj, 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 ale napina. No w sumie nigdy nie miałem okazji takiej paki zrobić. Podejrzewam, że spiąłbym się jak yy, guma w majtach. Bugly, No gość tutaj po kontakcie z ciałem, został jeszcze wyjebany troszkę do góry. Idziemy dalej. Tutaj Predator. Może to dziewczyna? Nie wiem. Terion ktoś tam. Ace Biley. Ok, z naskoku lewa, prawa. Tutaj mamy mm, Tomahawk'a 26. Chuj, ten nie będzie robił sadów, wrzuci trójkę. Ale był wysoko. Kto to.? A, Jackie Howard. Ok, wszystko wyjaśnione. Dlaczego goś był tak wysoko? Ter, ten Michael Porter Jr. też się tu pojawia kilka razy. Niesamowity zasięg. Gibbs Lauhorn. Masakra. Nie mam problem. Teraz jak syna nazwać dać mu na imię, a tutaj takie imiona posrane. Dylan Harper. Myślałem, że on wsadzi, nie oderwał się praktycznie od ziemi i zaczął robić pod nogą. Jezu, jak gośby zrobił pod nogą z tego? Nie, no bez przesady. Jamal Murray. Idziemy dalej. 23. Fajnie. Taki klasyk typowy. Ktoś mnie spytał właśnie ostatnio, czy lepszy jest naskok lewa-prawa, czy prawa-lewa. No do meczów zdecydowanie prawa-lewa, bo jesteśmy w stanie się lewym barkiem odgrodzić przy wsadach prawą ręką od obrońcy. Gdzieś tam odepchnąć i tak dalej. Przy lewa-prawa i prawej ręce, no nie, jest to już takie proste. O Jezu, panie Williamsonie, jaki to był potwór. No teraz tak nie lata, nie ma tej skoczności, co ze szkoły średniej. W szkole średniej miał swój pik, jeśli chodzi... O, wyskok niejednokrotnie. Głowa na obręczy, albo nawet nieco troszkę ponad obręczą, niesamowicie jeszcze plastyczny był. Teraz taki kawał świni, po prostu ten jeszcze jakiegoś tutaj Wolfs, Wilki. Dobra, pięknie. Idziemy dalej. Nice. Porter chyba już czwarty raz w tym klipie, ale ile on ma wzrostu? Z 2,10? Z 2,15? Straszny chłop widać tutaj. Uuu, a kto to był? Czy to był Mac? Tak mi się wydaje. Jackson. Nie Michael, nie, my, nie mylcie sobie. Ogólnie jeśli ktoś by mnie spytał o Jacksona, to na pierwszym miejscu Michael. Jalen Green, patrzcie jak szybko się oderwie od ziemi. Na pewno. Nie jest eksplozywny niesamowicie. W konkursie wsadów, no go straczka zjadła oczywiście tam yy, stresik i pewnie presja, no bo pewnie marzył całe życie, żeby być w konkursie wsadów NBA. Skoro był takim dunkerem, a tutaj kaszanka. Malik Monk, no to co on teraz robi w NBA? I tutaj widzę, że już robił. Lewa ręka, ale jaki tutaj jeszcze taki chudziutki szczur. Uff! Ale to złapał. Jeszcze raz. W ogóle, że znalazł sobie miejsce, żeby się tam znaleźć. Antony Davis. Ja pierdolę. Jaki długi chłop. Malik Monk. O kurwa. Widzę, że się nic nie zmieniło. Już wtedy goś kasował takimi tomahawkami. Jalen Green. Jedna noga, dwie nogi. Dobry dunker. Naprawdę dobry dunker. No ale ma nazwisko Green. Jak można nie być dobrym dunkerem? Mieć nazwisko Green Sean Kirk. Taki rudy. Yy... Ciemnoskóry pan. Ok. Cooper Flag. Przez 2G. Szok. Niedowierzanie. A ten co ma na twarzy? Zęby mu wyrwali wszystkie. co wygląda? <grym> yy, idziemy dalej. Bryce. Herd usłyszany. Słyszycie go? Ja go słyszę. To Hołk oczywiście przy okazji siebie troszkę sponiewierał, ale panowie, nie widzieliśmy tu na razie żadnych jakichś obrotów. Ale power layup. Wrzucił to do obręczy. Nie wsadził, tylko wrzucił. No maklank ja pierdolę. Reverse wind mnie zalełpa. Co jak co, ale McClung miał parę takich pojebanych przebłysków w trakcie meczu. No zresztą pod nogą nawet dawał i to przy jego gabarytach i kolorze skóry. Howard, Uch, grubo, naprawdę grubo. New York, to chodzi o y, miasto pewnie. Y, Kasmir Chavis, mm, Okej. Okay. dawać. Jalen Lecceu, kurde, gość co daleko się uruchomił. Nie spodziewałbym się, że w ogóle stamtąd skoczy, no to wyobraźcie sobie, że macie do bloku się zebrać. W ogóle jak się nie spodziewasz, że go się stanie sam tu doleć, ale zakurwił tutaj. Aż, aż czuć było tą moc przez ekran. Okej, okay, lewa ręka to ma huk, jedna noga. Dobra, skurczu tutaj dostał całego organizmu. Achmed Suchmaro. Ładnie. No oczywiście musiał przejść nad gościem. Tak się zawsze mówiło, że jak przejdziesz nad kimś, to ten ktoś już nie urośnie. No i ciekawe, czy ten gość urośnie. Trzeba by go znaleźć i... Derrick Rose, coś pięknego i niedrogo. D. Rose był przechujem, uwielbiam Rose'a, no. Mikey Williams to ten gość, o którym mówiliście. No spoko, taki inbound, ale już Antony Edwards. Nie no, tego gościa znamy, nagle pojawiały się takie nazwiska, które skądś tam kojarzę. No i co, Edwards też tutaj, same Tomahawki jedną ręką i same Windmillę? Podejrzewam, że tak, Antonio Blake Knee. Ładnie, ta piłka jeszcze się wybija w obręczy, pobijała. Tu już na niego czeka 40 chłopa, żeby go dotknąć, polizać, pomacać, pokrzyczeć. Coś tam, coś tam. Życzę każdemu takiego wsadu w trakcie yy, swojej kariery koszykarskiej. Ricky Council. Council co to jest? Rząd? No nieważne. Uuuu, Malik Newman. No wiadomo, jak jest Malik monk, to i Newman też musi napierdalać. Ostro. Opaseczka jest, zgadza się Davison Ale frys, jakby to podpalił Dezodorantem i zapalniczką, co by się działo Cyrk, po prostu cyrk Seventh Woods Uuu, to ten z y, Intra, z samego początku Nie wiem ile ma wzrostu, ale jebnięcie z jednej nogi Tutaj było naprawdę przemocarne Brandon Miller To jakiś wysoki mega chłop Ja pierdolę, on go przeskoczył? Czy on go przeskoczył? Nie wiem, nawet nie zdążyłem zauważyć. Uff, Derek. Oni się zatrzymali na 10 sekund w powietrzu w trakcie tego zażenia. Greg Brown. Dobra. Jaki chłop wielki, ale go zniszczył. Straszny stwór. Znów y, Porter. Nie, to inny, Kevin Porter Jr. Ładnie, za pleckami, cyk. Bez pierdzielenia. Parakan. Nieźle, to jest poster na dwóch. Ale jak, i, jak długo miał fazę lotu? Jak się zderzyli tam w powietrzu, to gościa jakby przytrzymało. A, tu ziomek explayboya, Pięknie. I co jeszcze zobaczymy? Zostało nam 20... O, i fajną bluzę czempiona mam taką samą. No i Dima Gatwech. Po dwoma nogami w meczu. Ja pierdolę. No ja wiem, że no, robi się to w konkursach, ale w meczu. To z takim stylem i z takim luzem. No nic, dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie łapę w górę i komentarz. Dzisiaj mam również trening wyskoku do nagrania, bo dzisiaj oczywiście wieczorem trenuję, dzisiaj taki nudny trening, bo sam clean pool, ale dużo będzie oczywiście merytoryki na temat treningu wyskoku, więc zapraszam również do oglądania, kogo interesuje ten temat. Na razie siemanko, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.